Witam w jego filmka. Dzisiaj robię następny filmik. Dzisiaj robię tutaj, pokazuję wam tą afrykańską naturę trochę, bo nie wiem, jesteście ciekawi tutaj RPA i tak. To pokażę trochę tych zwierząt, tam jakieś trochę faktów i tak dalej, trochę śmieszne, bo co wy nie jesteście małymi dzieciakami 6-letni, co nie wiedzą nic o afrykańskiej naturze, to pokażę wam trochę może coś śmiesznego, coś tak dalego i tak. To jak będziecie lubić ten film, to zostawcie łapki góry i subskrybujcie, żeby więcej filmów jak to oglądać. I teraz zaczynamy tą wyprawę. Na początku nic nie mogliśmy znaleźć, ale w końcu znaleźliśmy konie w piżamach. Zebry. Zebry są częścią rodziny koniowatych, podobnie jak konie i osły. Każda zebra ma unikalny wzór czarno-białych pasków, jeśli nie zauważyłeś jeszcze. Istnieje wiele teorii, które próbują wyjaśnić unikalne paski zebry, w większości odnoszące się do kamuflażu, które nie robi sens, bo tak łatwo można je zauważyć. Lub położysz zebry na przejściu dla pieszych, to wtedy nie zauważysz. Dobrze, teraz trochę podstawowych faktów. Zebry są czarno z białymi paskami, a nie białe z czarnymi paskami, jak nie widziałeś o tym. Zebry jedzą głównie trawę, mają ogony z długości około pół metra, ważą od 200 do 450 kg, mogą osiągnąć szybkości aż do 65 km na godzinę. Ich żywotność wynosi 25 lat. Pozorne, spokojne zwierzęta nie da się nabrać. Zebry mogą być agresywnymi zwierzętami. Zebry znane są z tym, że mogą kopać się nawzajem na śmierć. A były nawet przypadki, że zebry zabiły lwy. Powinienem o tym się wcześniej dowiedzieć, bo podchodziłem tak blisko do zebr, kiedy nagrywałem je. Teraz trochę o lwach. Niestety nie znaleźliśmy żadnych lwów, bo upolowały dużo zwierząt, więc za karę zostały przeniesione do zoo. Nie, żartuj, tutaj nie masz żadnych lwów, byłoby niebezpiecznie, żeby mieć je tutaj. Ale ciągle, dam wam trochę faktów o nich. Lwy są drugimi co do wielkości gatunków dużego kota na świecie, za tygrysami. Średni samiec waży około 180 kg, podczas gdy samice ważą około 130 kg, lwy mogą osiągnąć prędkość do 81 km na godzinę, ale tylko w krótkich seriach z powodu brak wytrzymałości. Rykwa może słuchać z odległości 8 km. Większości lwów występujących w naturze żyje w południowej i wschodniej części Afryki, żyją około 12 lat. A teraz trochę bardziej interesujące ciekawostki. Samice są lepszymi myśliwami niż samce. Pewnie nie spodziewaliście się tego, to mnie dziwi, to dlaczego wtedy samce zawsze mają władzę i są klasyfikowani jako króle dżungli, ale są takimi kiepskimi myśliwymi? Dla mnie to brzmi jak dyskryminacja przeciwko samicom! Dobrze, to następny jeszcze ciekawszy fakt. W naturze lwy odpoczywają przez około 20 godzin dziennie. Nie spodziewałem się, że lwy są takie lenie, podobnie jak mój kot Mika. Ale z niego leń. Nie, to jest Hemsi. To jest Hemsi. Tak, Hemsi. Hemsbok. A teraz pewnie nie za bardzo znany zwierzak, Hemsbok. Hemsbok to duża antylopa z gatunku Oryx. Pochodzi z jałowych regionów Afryki Południowej, takich jak pustynia Kalahari. Średni samiec waży około 220 do 300 kg. Podczas gdy samice ważą 100 do 210 kg. Hemsbok mogą osiągnąć prędkości do 60 km na godzinę. Hemsbok jest zazwyczaj roślinożerny, ale w porze suchej lub gdy trawa jest rzadka, może być mięsożerny. Obaj samce i samice mają proste rogi, które są około 85 cm długie. Samce mają krótsze, ale mają bardziej krępe rogi niż samice. Rogi zapewniają ochronę przed dużymi drapieżnikami. Trochę oczywiste. Hemsbok może żyć około 20 lat. A teraz trochę ciekawszy fakt. Niski metabolizm pozwala tym antylopom przetrwać przez większości roku bez picia. Springbok to średniej wielkości antylop, występujący głównie w południowej i południowo-zachodniej Afryce. Springbok to roślinożercy, głównie żywią się krzewami i młodymi sukulentami. Samiec może ważyć do około 41 kg, a samica może ważyć do około 37 kg. Ich czas życia wynosi do 10 lat. Springbok to antylopa, którą może osiągnąć prędkość 100 km na godzinę, przeskoczyć 4 metry w powietrze i skoczyć na odległość do 15 metrów. Jejku, te zwierzęta powinny robić skok dal, pewnie byliby mistrzami. Kilka innych faktów, które nie dotyczą tak bardzo Springboka.
Południowa afrykańska drużyna rugby jest znana jako Springboks. Nazwa Springbok w języku afrykaans i holenderskim oznacza spring, skok, bok, antylopa. A narodowym zwierzęciem RPA jest Springbok. Następnie indyki. No w sumie to nie są indyki, tylko perliczki, ale wyglądają bardzo podobnie. To jest dlaczego nazywam je indyki. A i cześć, nie mogę mi ich za bardzo nagrać, bo od razu uciekały, niestety. Zacząłem je gonić, ale nic z tego. To tutaj są nagrania z internetu. Perliczki jest różne rodzajów robaków, owadów, gadów, pająków, jagód, nasion, bulw, korzeni i zbóż. One mogą przetrwać dłuższy czasu bez wody. Perliczki często chodzą ze stadami dużych zwierząt i małp, zbierają pożywienie, które zostawili. Złodzieje! Perliczki są doskonale zdolne do latania, ale większości nie chce. Właściwie wolą chodzić wszędzie. Ciekawe dlaczego. Jeśli możesz przemieścić się szybciej, to dlaczego tego nie robisz? W mojej opinii te perliczki są trochę głupie. No i mogą chodzić do 10 km dziennie i mogą przeżyć od 10 do 20 lat na wolności. No i ostatnie zwierzęta, żyrafy, które nie mogliśmy znaleźć przez 2 godziny, ale w końcu znalazły się zguby. W tym parku natury znajdują się 2 duże i 1 mała żyrafa. Żyrafy najczęściej jedzą świeże liście i gałązki, szczególnie kolczastych drzew. Są dobrze znane ze swoich długich szyi. Jeśli nie wiecie o tym, te olbrzymy to najwyższe zwierzęta lądowe świata. Dorosłe samce mogą rosnąć do około 5,5 metrów. I jakie one mają apetyt. Spędzają większość czasu na jedzeniu i mogą zjeść aż do 45 kg liści i gałązek dziennie. W naturze te piękne stworzenia żyją około 25 lat, a w niewoli żyją dłużej, nawet 40 lat. Języki żyraf są ogromne, są niebieskawo-fioletowe, chwytne i mają 45 do 50 cm długości. I ja myślałem, że kameleony mają długie języki. To jak lubisz te filmiki, jak chcecie więcej filmików o Afryce i o takiej afrykańskiej naturze jak ten, to co musicie robić, zostawcie łapki góry i subskrybujcie i skomentujcie co lubicie i co chcecie więcej, żeby robiłem i zrobię może jakieś tutaj chcecie challenge czy coś, nie wiem co, ale mam już pomysł taki lepszy, bardziej opowiadam i bardziej taka komedia czy coś o tym miejscu, ale tak to chcecie łapki góry i subskrybujcie. Jak chcecie dostać pozdrowienie, to co musicie zrobić jest wysłać link do moich filmików do 15 osób i wtedy te 15 osób muszą skomentować hashtag pozdrów wtedy wasze imię i ty po prostu wyślijcie mi screenshota albo po prostu napiszcie mi i wtedy ja sprawdzę czy jest. To wszystko, jak do zobaczenia na następnego filmika i pa!